Siemanko widzowie, z tej strony Unbox i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Rozpoczyna się nowa seria Jailbreak na moim kanale z Robloxa. Jailbreak jest bardzo, popularną. Jest znaną grą, myślę, dla wielu graczy Robloxa. Dlatego pomyślałam, że nagram sobie z niej film i będę kontynuował serię też jutro. Dzisiaj nagram te filmy wszystkie, bo nie wiem, czy jutro zagram. Dlatego dzisiaj chcę nagrać na zapas już. Zobaczymy, ile filmów nagram, nie wiem. Oczywiście zrobię jako premierę, bo to pierwszy odcinek z tego, drugi już nie. A my sobie lecimy coś obrabować, wiadomo. Musimy zdobyć kartę do banku. Tylko jak zajść policjanta od tej strony? Ogólnie mamy psa, Max się nazywa, mój pies się nazywa Max, od tego pochodzi mój nick. Kiedy jest otwarty ten jubiler? Czekamy na... Wiem, że się najmniej zarabia w jubilerze. Ale ja najbardziej jakoś mi się... Najbardziej dla mnie najłatwiejsze jest przechodzenie. Czekamy. Dobra, bo jakaś taka cisza. No i tak. Ogólnie to... No dobrze się spróbuje mój kanał, bo już jest... dużo subów ogólnie wyszło. Łapeczek w górę też jest sporo. Ogólnie zobaczcie opis tego filmu, bo myślę, że będzie ciekawy. Chcę się dzisiaj rozwinąć jakoś. Ogólnie będę robił większe opisy na live'ach chciałbym robić. Żebyście... O, jest otwarty. No jazdo. O, tak, jest otwarty! Patrzcie, widzowie, jak się robuje jubiler. Dobra, lecimy tu. Teraz tu. Tu. Bo tu was raser nie zbije. I patrzcie teraz. Blokujemy wejście. Dobra. O, jeszcze pociąg bym obrabował, ale już nie znam. Gdzie jest mój pies? Halo. Dobra. My jesteśmy cali zapakowani i już uciekamy. Ojej. Tutaj co jest? A, to jest dosyć łatwe dla mnie. Dobra. I lecimy. O, ja trochę mnie zabrało HP. Dobra. No i dobra. I to jest Przeszedłem to. O, tego nie lubię strasznie. Bo to tak lata. Co? A! Nienawidzę tego. Tu trzeba jakoś to... O. Okej. Dobra, lecę do końca. Dobra. I Essa. A, już jesteśmy na zewnątrz, tylko jak tam stoi policjant i mnie skuje, to ja chcę go zastrzelić. Gdzie on, jest tam ktoś? Nie widać. Jest, leci do mnie policjant, spoceniec. O. Ale my nie pozwolimy sobie i uciekamy do bazy kryminalnych. Wiadomo, zawieźć mój bagaż. Ojej. No, nie wiem, czy go dowieziemy, no ale musimy. Lecimy sobie do bazy zawieźć ten... Ogólnie mam tyle kasy. Więc jakoś nie za dużo na mnie. Myślałem, że to policjant, samolot. Dobra. Dobra, i tutaj do bazy lecimy, kryminalistów. Policja! Otwieraj się i zamykaj, żeby tu nikt nie wjechał z policji. Dobra. O! Nie wiedzie to. Co? On wszedł! Jakim cudem? Drugie wyjście jest.
Dobra. Trudno, lecimy drogą ewakuacyjną. W takim razie, ej widzowie, ja nie wiedziałem o tym. Otwieraj się! Ej, gdzie tu się wyjeżdża? A, do drugiego miasta! Ej, kozackie! I teraz ten spłucenie mnie nie złapie, dobra. YouTube przenieśli jedną bazę. Miał szansę mnie złapać, ale nie złapał. No, już 32. Tak, tu przewieźli tą bazę policji jedną. I właśnie na niej wyjechał jeden... O ja, widzowie. No teraz to będzie problem. Bo ich jest dużo. A nie, nie będzie. A, i tu wyjedziemy, dobra. Co ja robię? Mówię, pierwszy odcinek z tej serii z Jaybreaka będzie jako premiera. Już reszta nie, no bo to wiadomo. Niektóre teraz serwera mają po premierę, widzowie! Tam był policjant. On cofa? On jedzie tu! O ja, widzowie! Ale... O nie! Pora... O, dobra! Ucieknę mu, chyba nie, a jednak nie. Dobra. Musimy skręcić w jakąś uliczkę no-name'ową. Tutaj. Jezu! Czekajcie, bo ja się podniecam strasznie. Dobra, chyba mnie nie widział. Chyba nie wiedział, gdzie pojechałam. Mam taką nadzieję. I tutaj? O nie! Kurde, niech się tylko nie zaklinuje mi to auto. Trudno byśmy wrzucili turbo, mamy jedno. Ale nie wiem, czy by mnie to zdążył złapać, bo on taki szybki chyba nie jest. No nie wiem. Dobra. No i kurde, jakby go wykiwaliśmy, bo tak naokoło. Dobra. Czemu to mi driftuje? No ja nawet nie trzymam shifta. No kurde. Gdzie tam jest więźniu? O nie, tam biega policjant. A to ten co mnie, ten? A to ten, on będzie mnie gonił? Czekajcie. Tu nikogo nie ma. A nie, nie ma go. Dobra, my jedziemy. Co to było, widzowie? No nieważne. Tam była policja, no. Typie, no nie widzisz, no to zjedź mi z drogi, no. Będzie mnie zajeżdżał, no. Ale bym go pobił, no. Tam była ta policja. W ogóle w policji tutaj się nie opłaca pracować, dlatego że się zarabia tragicznie mało. Za jednego więźnia zaaresztowanego zarabiasz 100. Tutaj nawet za jubilera zarabiasz 2,5 tysiąca. To jest i tak już dużo. Co to było? Policja? Nie. 2,5 tysiąca. No a tam za jednego więźnia no powinno być jakiś 1000 co najmniej. Albo i więcej. Dlatego według mnie to się kompletnie nie opłaca. O, za nic 100. Właśnie, tu się zostaje za nic 100. W ogóle, czekajcie, po co my teraz pojedziemy? Wszystko pozamykane. To, co ja umiem robować, bo ja jestem... Znaczy, nie wszystko umiem robować, o tak powiedzmy, żeby nie wyszło, że jestem noobem kompletnym. Dobra. Kompletnie mnie, ale trochę jestem. Rabujemy go? Nie, wiecie jak się teraz trudno pociąg robuje? Dzisiaj chciałem robować, lasery zamontowali w pociągu. Dramat. I tutaj jakaś policyjka na mnie wyjedzie zaraz. Ej, a tam się po helikopter widzowie nie da dostać? Ja bym chciał mieć helikopter bardzo. A niby to działa wredne. O, tutaj ja bym się po helikopter.
nie ma tu policji, to my jedziemy tu. Okej. Okay. No ale są te przęsła, czyli ogrodzenia. Czekaj, jakby wskoczyć na to. No to jeszcze pije! No kurde. A ja bym chciał helikopter, tylko ja na przykład jak chcę ukraść innym więźniom, to mają pozamykane, tak jak... A nie mam zamkniętego auta, co zamknę. Spróbujemy wjechać tu na górę. Oj, niestety nie. O, jak przywali. Oj, nie. Musimy się rozpędzić i wjadę tu z turbo. Użyję dla was tego turbo. Kurde, po co jego tu... A może... Co jest? Co jest, widzowie, my lecimy? Widzowie? Nie! Po... Serio? Serio? O, w bazie kryminalistów się zasadza. Ja nie wiem, co oznacza ten list, no ale trudno. Tu można było gdzieś broń wybrać chyba. Czy trzeba jechać do sklepu? Do sklepu trzeba jechać. No to pojedziemy do sklepu, nie będziemy nic brali. Ale w ogóle ile tego turba tam było? Ja to nie wiem. O, jest! Tam policja lata. O kurde. Tak, i myślę, żebyście zobaczyli ten opis tego filmu, premiery tego filmu. Jakby już to sobie uważacie, ja tu mam film dla mnie i premierę do wyznaczenia. To sobie zobaczcie, bo będzie... No, zobaczycie, będzie dużo informacji, myślę, przynajmniej jak mi się uda coś tam wymyślić z głowy, bo nie zawsze jestem kreatywny. No, halo, no! Mój samochód. Bierze, ja chcę ten, bo tu mi się jeszcze pies mieści. A właśnie, zobaczcie mojego psa. W sensie tak w prawdziwym życiu mój pies nie wygląda, Max. Tylko wygląda, on jest berlińczykiem w prawdziwym życiu. Ale... A lubię też oczywiście, bo to jest dla mnie owczarek niemiecki. Nie wiem, jak ja to oceniam. Zamknąłeś, typie, helikopter. No czemu on zamyka, widzowie, ten helikopter? Widzowie... więc dobra, lecimy tutaj, parkujemy teraz. Widzowie. Dobrze, idę. Już. Dobra. Lecimy sobie, co myśmy mogli... Kurczę, no nie ma co obrabować. Muzeum, ale w jedną osobę nie dam rady i nie umiem jednej zagadki zrobić, nie? Więc... Tylko z tego, co wiemy z tych moich znajomych, to ananas umie. Spadł mu helikopter! Tak! Tak, widzowie! A to jest dla nas... okazja, jeśli nie będzie tam oczywiście policji. O. Proszę, widzowie, żeby to... Tak! Jesteśmy uratowani teraz w tym momencie. Dobra. Możemy zabierać ludzi z więzienia. No i S. Ale teraz to będziemy mieli. Jasne. Ogólnie ty, jeśli mnie oglądasz, to ci przepraszam, ale potrzebny mi było od samego mojego grania w Jailbreak'a, potrzebny był. Tak.
Pomagamy uciec ludziom z więzienia. Uwaga. Jak ten pies śmieszny. Dobra, ludzie. Ludzie, ludzie, ludzie. Wsiadajcie. O, dobra. Wsiadać? Ktoś jeszcze chce, bo policja zaraz przyjdzie. Jeszcze ktoś? No to jak nie, to odlot. Teraz tak, zabierzemy jeszcze więźniów stąd, żeby się nie męczyli w tym więzieniu. Chodź, wsiadaj. Wsiadaj! I co to było? Czemu coś strzela? Ja tu bombę mogę na każdego zrzucić, żeby nie było. Nie chce nikt wsiąść? No wsiadajcie, ludzie. Dobra, nie chcą, to nie, lecimy sami. Tutaj można podlecieć u jakichś więźniów jeszcze. O, tutaj. Dobra. Aha, no widzę, że też nie chcę. Dobra, nieważne. Ogólnie będą dwie serie z Jaybreaka. Jedna będzie właśnie ze złodzieja, a jedna z policjanta. Ten drugi odcinek myślę, że może zrobię z policjanta, co on pisze. Go casino. No nie chcesz do casino, to nie. O, ile tam jest więźniów? Może ktoś będzie chciał. Dobra. Dobra. Gdzie? I jedna już jest. A, jednego siadła. O, policja, policja, siema! Ej, gościu, gościu! A, tak, tak, chcesz, tutaj widzę. Mieć ostrzał niezły. O ja, o ja, o ja! Ej, 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 spokojnie. Żeby go nie aresztował. Teraz muszę w niego trafić. Kurde. Tak kupuję. O, zabiłem go prawie, że. Walimy w niego, o. Spróbujmy. Kurde, zostaw tego faceta tam. O. Co? Nie, 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 mnie to nie zostawiło. Ej, trafiło go? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, widzowie, jednak to był zły pomysł. Tak, tak. I dba. Ej, czemu tego bijesz? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Policja! O ja.
Mam jedną bombę. To jest ten czas, aby jej użyć. Co, gdzie to było? To się zastanawiam, czy do niego wysiąść i go zastrzelić. Chyba nie. No chodź tu, bo ja chcę kartę od ciebie. Oż ty mały! Bo nie zablokujemy, żeby nikt nie wsiadł. Czemu to bomby tak jakoś dziwnie lecą? Dobra, czy wysiadamy do niego? Tak, stąd będziemy strzelać. O, goń go, psie! No, weź go, psie, zaatakuj może. No, czemu mi się to nigdy nie udaje? Dobra, widzowie. W tym odcineczku to będzie na tyle. Jutro wleci film oczywiście z policji, z Jaybreaka i widzimy się już w kolejnym filmie na moim kanale, więc do zobaczenia. Jeszcze jedna rzecz. Opisu nie będzie. Więc do zobaczenia w kolejnym filmie.